Kreta. Tutaj urodził się Zeus. Dedal zbudował labirynt, a Ikar odleciał na zbudowanych skrzydłach. Wyspa, gdzie mity mieszają się z bogatą historią, a wszystko to w otoczeniu śródziemnomorskich krajobrazów i przyrody. Poznaj bliżej Kretę. Kreta to największa grecka wyspa. Z tego powodu Grecy często nazywają ją Megalonisos, czyli Wielka Wyspa. Jej powierzchnia wynosi 8336 km. Jeszcze 15 milionów lat temu Kreta była częścią kontynentu europejskiego. Jednak płyta egejska, której częścią jest wyspa, oderwała się od kontynentu i zaczęła wędrować w kierunku południowym. Ten proces trwa do dziś, a wyspa oddala się w tempie 1 cm na 250 lat. W skali geologicznej to dość szybko. Przy okazji płyta napiera na Afrykę. Powstają naprężenia wewnątrz skorupy ziemskiej, skutkując trzęsieniami ziemi. Na Krecie uwagę zwracają góry. Zbudowane głównie z wapieni obfitują w malownicze wąwozy i jaskinie. Góry w zachodniej części wyspy to część gór dynarskich znanych z Półwyspu Bałkańskiego. Klimat wyspy jest śródziemnomorski, choć widać też wpływy subtropikalnego. Lato jest suche i gorące, a zimy łagodne, choć w górach zdarzają się też duże opady śniegu. Z historią na Krecie spotkasz się praktycznie wszędzie. Mówią tam, że zaczynając pracę przy budowie domu, na pewno wykopie się jakiś zabytek archeologiczny. Rzeczywiście ślady po pierwszych neolitycznych osadnikach pochodzą sprzed 10 tysięcy lat przed naszą erą. Jednak prawdziwy rozwój cywilizacyjny rozpoczął się około 3000 lat przed Chrystusem. To tak zwany okres przedpałacowy lub wczesnominojski. Zaczęto używać koła garncarskiego i narzędzi z brązu. Stawiano nawet dwukondygnacyjne budowle. Lata 2600-1500 przed naszą erą to okres, na który przypada największy rozkwit wyspy. To czas tak zwanej kultury minojskiej. Powstają wtedy niesamowite pałace z Knossos na czele, wille i inne fantastyczne budowle. Ta świetna kultura została zniszczona przez przynajmniej kilka wydarzeń. Silne trzęsienia ziemi, długotrwała susza, wybuch położonego niedaleko wulkanu Santorini i najazd dorów. Potem miejsce Minojczyków zajmują dorowie zwani też Mykeńczykami. Rozpoczyna się okres kultury mykeńskiej. Na ruinach minojskich miast powstają greckie akropole i warownie, między innymi w Knossos i Gortynie. W pierwszym wieku przed naszą erą Kretę podbijają Rzymianie. Po rozpadzie cesarstwa wyspa staje się częścią Bizancjum aż do XIII wieku, z krótką przerwą na panowanie Arabów. Od XIII do XVII wieku panują na Krecie Wenecjanie, a potem Turcy. Lata 1898-1913 to krótki czas autonomii. Od 1913 roku Kreta jest częścią państwa greckiego. Grecja jest wyjątkowo dumna z tej przepięknej wyspy z niezwykle bogatą historią. Nagromadzenie przeróżnych atrakcji na Krecie sprawia, że naprawdę będziesz miał tu co robić. Możesz plażować na którejś z przepięknych plaż. Są tu wspaniałe warunki do uprawiania sportów wodnych. Ale także na lądzie możesz aktywnie spędzić czas. Zwiedzanie zabytków, wędrówki po górach, penetrowanie jaskiń czy jazda na rowerze to część propozycji. Jeśli nie masz zbyt dużo czasu, to najlepiej spróbuj wyznaczyć sobie atrakcje, które koniecznie chcesz zobaczyć. Niektórzy planują zwiedzanie najpierw wschodniej, a później zachodniej części wyspy. Pamiętaj, że odległości są niekiedy spore, a do małych miejscowości autobusy dojeżdżają raz lub dwa razy dziennie. Dlatego najlepiej wypożycz samochód, aby spokojnie dotrzeć tam, gdzie chcesz. Najlepszą porą do zwiedzania zabytków jest czas tuż po ich otwarciu lub późne popołudnie. Wtedy jest najmniej turystów. Na Krecie jest mnóstwo urokliwych plaż. Na początek uznawana za najpiękniejszą, Lachuna Balos. Niesamowity biało-różowy piasek i płytkie wody o turkusowej barwie tworzą widok, którego się nie zapomina. Do tego jeszcze wyspa Gramvousa, którą masz na wyciągnięcie ręki. Plaża leży około 50 km od Chani. Możesz dojechać samochodem lub statkiem. Na Krecie znajdziesz jeszcze dwie plaże z różowym piaskiem, Elafonisi i Falasarna.
Obie leżą w zachodniej części wyspy i zachwycają nie tylko cudownym kolorem piasku, ale i niesamowitymi odcieniami błękitów wody. Mimo że plażowiczów jest mnóstwo, to zawsze jest sporo miejsca. Ale pięknych plaż jest dużo więcej. Mniej znaną i bardziej dziką jest leżąca blisko Elafonisi plaża Kedrodasos. Biały i czarny piasek, cudowna krystaliczna woda i dojście przez jałowcowy zagajnik robią wrażenie. Możesz też poszukać własnej idealnej plaży. Sieć dróg wokół wybrzeża jest dość gęsta, więc poszukiwania nie powinny sprawić większych trudności. Zanim poznasz najważniejsze zabytki Krety, poznaj choć kilka wspaniałych atrakcji przyrodniczych. Godny uwagi jest wąwóz Samaria leżący w Górach Białych. Wprawdzie wycieczka jest dość wymagająca, bo wąwóz ma około 18 km długości, a różnica wysokości wynosi 1200 metrów, to wędrówka wśród ścian tnących się 500 metrów w górę robi ogromne wrażenie. Nie zapomnij o solidnych, wygodnych butach, wodzie i jedzeniu, bo wycieczka trwa około 5-6 godzin. Równie piękny, choć zupełnie inny, jest wąwóz Umarłych w pobliżu Zakros leżący na wschodzie wyspy. W wąwozie znajduje się wiele jaskiń, w których kiedyś chowano zmarłych. Po wyjściu z wąwozu możesz też zwiedzić pozostałości Pałacu Minojskiego. Na Krecie znajduje się również jedna naprawdę wyjątkowa jaskinia. To jaskinia Dikteon, Dikte lub Zeusa. To w niej Rea urodziła Zeusa, kryjąc się tam przed mężem Kronosem. Było to spowodowane tym, że połykał on swoje dzieci w obawie przed utratą władzy na rzecz któregoś z dzieci. Kryjówka okazała się skuteczna, a Zeus wyrósł na wielkiego boga i rzeczywiście odebrał ojcu władzę. Jaskinia znajduje się na skraju płaskowyżu Lasifi w centralnej części wyspy. Warto zobaczyć też jaskinię Melidoni leżącą w północnej części wyspy. To nie tylko przepiękna grota i miejsce życia mitycznego strażnika wyspy Talosa, ale także miejsce tragicznych wydarzeń związanych z walką o wolność Grecji. Uciekając przed Turkami, w grocie schroniło się około 370 mieszkańców pobliskich miejscowości. Zginęli wszyscy, gdy Turcy wysadzili wejście do jaskini. Knossos jest pałacem z okresu minojskiego, który został odkryty pod koniec XIX wieku. Ten wspaniały kompleks zajmował w latach swojej świetności około 20 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni. Kilka kondygnacji, mnóstwo sal i korytarzy sprawiało, że szybko Knossos utożsamiono z mitologicznym labiryntem, w którym mieszkał syn Minosa, Minotaur. Pewnie pamiętasz, że według mitów labirynt zbudował słynny budowniczy Dedal. Potem uciekał z synem Ikarem przy pomocy zbudowanych przez siebie skrzydeł. Niestety dla Ikara ucieczka skończyła się tragicznie. Zachowane malowidła naścienne, ceramika i inne artefakty dają pogląd, jak kapitalna była to epoka. Musisz jednak wiedzieć, że nie wszystkie budowle w Knossos to oryginały. Główny odkrywca i badacz pałacu Arthur Evans częściowo odtworzył pałac z betonu. Do dziś wzbudza to wiele kontrowersji. Jednak pałac na pewno warto zobaczyć, bo przecież to kolebka naszej europejskiej kultury. Po drugiej stronie wyspy, w południowej części, znajduje się kolejne starożytne miasto Fastos. Był to duży ośrodek handlowy i rzemieślniczy, a także hutniczy. Wytapiano tu miedź i produkowano brąz. Tu także odkryto ruiny wspaniałego pałacu, choć nieco mniejszego od Knossos. Właśnie stąd pochodzi słynny gliniany dysk z Fastos. Również na południu wyspy leży Gortyna, która w starożytności była jednym z najważniejszych miast. Możesz tu obejrzeć ruiny teatru, agory i kościoła Aios Titos. Jeśli interesuje cię historia, to na całej wyspie znajdziesz mnóstwo miejsc z ciekawymi ruinami czy interesującymi wykopaliskami. Możesz też zajrzeć do Muzeum Archeologicznego w Heraklionie. Znajdują się tu naprawdę niezwykłe artefakty, które znaleziono podczas prac archeologicznych na Krecie. Na Krecie o miano najbardziej urokliwej miejscowości walczą na pewno Chania, Refimnon i Aios Nikolaos. Jest jeszcze Heraklion, ale tu już zdania są mocno podzielone. Chania wygrywa położeniem. Z jednej strony Morze Kreteńskie, a z drugiej górskie szczyty Lewka Ori często pokryte śniegiem. Urocze typowo greckie uliczki z barami i tawernami, port wenecki, targ miejski, potężne umocnienia, muzeum archeologiczne, liczne świątynie tworzą niepowtarzalny klimat, którego nie zakłócają nawet licznie przybywający turyści. Ale Refimnon wcale nie ustępuje Chani.
Większość budynków pochodzi z czasów panowania Wenecjan i Turków. Po tych ostatnich pozostało kilka meczetów ze strzelistymi minaretami. Koniecznie zobacz potężną fortecę, czyli wenecki zamek na wyspie. Imponuje rozmiarami i obronnością. Z jego murów zobaczysz wspaniałe panoramy miasta. Hagios Nikolaos, nieco rzadziej odwiedzane przez turystów, jest uważane przez niektórych za najbardziej romantyczne miejsce Krety. Położone kilkadziesiąt kilometrów od Heraklionu nad Zatoką Mirabello, zachwyca uroczymi domkami na niewielkim wzgórzu. Piękno tej okolicy doceniła bogini Afrodyta, która wybrała pobliskie jezioro Vulizmeni na miejsce kąpieli. Poszukaj dwóch niezwykłych pomników. Pierwszy z nich upamiętnia porwanie Europy przez Zeusa, którą przywiózł na Kretę. Drugi pomnik przedstawia róg kozy Amaltei, która karmiła Zeusa po narodzinach w jaskini. Warto odwiedzić też Heraklion. Założony przez Arabów, rozwinął się w czasach panowania Wenecjan. Wtedy powstały port, twierdza Kules i dobrze zachowane do dziś potężne mury miejskie. Po Wenecjanach pozostały też przepiękne fontanny. Na Kretę bez problemu dolecisz z Polski samolotem. Bezpośrednie połączenia z Hanią ma kilka lotnisk, na przykład Wrocław, Warszawa czy Katowice. To najszybszy sposób dotarcia na wyspę. Równie dobry jest lot do Aten, a następnie rejs promem z pobliskiego Pireusu. Zaletą takiej podróży jest możliwość podziwiania morza i mijanych wysp z pokładu promu. Możesz też dojechać samochodem. To na pewno ułatwi ci zwiedzanie Krety, jednak wymaga bardzo szczegółowego opracowania trasy. Dojazd zajmie ci też sporo czasu, bo trasa z Warszawy do Hani to około 2350 km, czyli ponad 24 godziny jazdy. Do tego należy dodać jeszcze przepłynięcie promem. Na dobrą pogodę na Krecie można liczyć od marca do listopada. Wprawdzie w marcu jest nieco chłodniej, a woda w morzu zimniejsza, to jednak jeśli zamierzasz przede wszystkim zwiedzać, to warunki będą doskonałe. Zimowe miesiące też nadają się na spokojny wypoczynek, ale wtedy trzeba się liczyć ze sporą liczbą dni deszczowych. W miesiącach wakacyjnych Kreta jest bardzo gorąca. Temperatury często przekraczają 35 stopni. Jeśli nie przepadasz za upałami, to wybierz kwiecień, maj, wrzesień lub październik. Temperatury będą dużo przyjemniejsze, a słońca równie dużo jak latem. W tych miesiącach przyjeżdża zwykle mniej turystów. Poza sezonem wakacyjnym można też liczyć na nieco niższe ceny noclegów. Subskrybuj nasz kanał, wciśnij dzwoneczek. Otrzymuj powiadomienia o nowych filmach.